Cześć! W dzisiejszej części filmu przedstawię dwa urządzenia. Będą to multi-efekty firmy Behringer. Jeden z nich to starsza wersja DSP2024P, a drugi jego następca FX2000. Oba urządzenia zapakowane są w pudłach kartonowych, a we wnętrzu pudeł oprócz urządzenia znajdziemy kabel zasilający oraz instrukcje obsługi. Urządzenia posiadają solidne metalowe obudowy. Z lewej strony obudowy mamy wskaźnik poziomu sygnału wejściowego, dalej wyświetlacz 4 cyfry, każda z cyfr to 14 segmentów, dalej w prawą stronę mamy sekcję diod, są 4 diody LED sygnalizujące warunki pracy tego urządzenia, dalej mamy sekcję diod, które sygnalizują rodzaj aktualnie stosowanego efektu. I dalej w prawą stronę mamy 4 pokrętła. Każde z tych pokrętł może przyjmować 3 funkcje do wyboru. I tak po kolei od góry pierwszy poziom Edit A, Edit B, Edit C i Edit D. Drugi poziom Edit E, Edit F, Equalizer niskich częstotliwości i Equalizer wysokich częstotliwości. A trzeci poziom to MIDI, wejście, wyjście oraz konfiguracja pracy całego urządzenia. Na prawo od tej sekcji mamy jeszcze jedno pokrętło. Jest to pokrętło MIX, które spełnia dwie funkcje. Jedna z tych funkcji to w przypadku kręcenia tym pokrętłem ustawianie balansu pomiędzy sygnałem surowym a sygnałem obrobionym, a w przypadku naciśnięcia to pokrętło spełnia funkcję wyłącznika bypass. Na dole pod tym pokrętłem mamy diodę, która również spełnia dwie funkcje. Jedna z nich to sygnalizacja bypass, a druga z tych funkcji to sygnalizacja pojawienia się komend MIDI na wejściu MIDI IN. Dalej w prawą stronę mamy 6 przycisków, które służą do konfiguracji, do wybierania różnego rodzaju funkcji tego urządzenia, do ustawiania parametrów pracy. Dalej w prawą stronę mamy takie duże pokrętło. To pokrętło służy do wprowadzania parametrów, właściwie do wprowadzania konkretnych wartości parametrów i te wartości wyświetlane są na wyświetlaczu cyfrowym. A całkiem po prawej stronie mamy wyłącznik sieciowy. Na tylnej płycie od lewej strony gniazdo zasilające, następnie 3 gniazda MIDI, to jest wyjściowe, przelotowe oraz wejściowe. A dalej w prawą stronę mamy gniazda wyjściowe, liniowe dla kanału drugiego i gniazda wejściowe, liniowe dla kanału drugiego. Dalej mamy dla kanału pierwszego takie same gniazda w tym samym układzie, w tej samej kolejności, co w przypadku kanału drugiego. We wnętrzu obudowy po prawej stronie mamy transformator zasilający, dalej w lewą stronę sekcja MIDI z tym białym elementem. Ten biały element to jest transoptor. Na tylnej ścianie mamy płytkę, na której znajduje się sekcja procesorów, sekcja zasilacza oraz po lewej stronie sekcja gniazd wejściowych i wyjściowych. Z przodu mamy sekcję manipulatorów z całą elektroniką. Tutaj widoczne kondensatory elektrolityczne oraz stabilizator napięcia.
Jest to stabilizator napięcia 5 V. Być może nie widać tego napisu, ale jest to 5-voltowy. Tam w głębi widać diody prostownicze, a tutaj procesory. Najprawdopodobniej jest to serce całego tego urządzenia. Tu na dole widoczne są 4 przewody, 2 białe, 2 zielone. Są to przewody, które podają napięcie prądu zmiennego z transformatora do elementów półprzewodnikowych zasilacza. A tu już parametry urządzeń, które zestawiłem w tabeli. To lewe urządzenie to jest to starsze, obecnie już nieprodukowane, DSP2024P, a to po prawej stronie to FX2000. Tutaj widzimy w tej tabeli, że wszystkie te funkcje, wszystkie parametry są dla obydwu urządzeń identyczne. Jedynie wyświetlacz jest inny, właściwie kolor wyświetlania jest inny. W przypadku tego starszego urządzenia był to wyświetlacz w kolorze czerwonym, a to nowsze urządzenie typu FX2000 posiada wyświetlacz w kolorze pomarańczowym. Pozostałe funkcje są takie same. Wejść mikrofonowych te urządzenia nie posiadają, a więc i zasilania fantomowego nie ma. Przełącznika polaryzacji też nie ma. Pad również w tych urządzeniach nie istnieje. Istnieje jedynie przełącznik poziomów sygnałów wejściowych, ale wydaje mi się, że tego nie można zakwalifikować jako pad. Wejść instrumentalnych, a więc gitarowych, te urządzenia również nie posiadają. Wejścia liniowe i wyjścia liniowe, każde z nich do wyboru w formacie TRS lub XLR. Oczywiście wszystkie wejścia i wyjścia są symetryczne. Wskaźnik poziomu sygnału wejściowy 8-punktowy dla każdego kanału, czyli dla kanału lewego i dla kanału prawego po 8 diod. Gniazda MIDI w tych urządzeniach istnieją 3 gniazda. Jest gniazdo wejściowe, jest gniazdo wyjściowe, a także gniazdo przelotowe. To jest takie gniazdo, na którym zostają powtórzone wszystkie informacje, jakie dotarły do wejścia. Bardzo przydatne w przypadku łączenia kilku urządzeń w łańcuchu. Wtedy można podłączyć do tego właśnie trzeciego gniazda kolejne urządzenie i sterować z jednego źródła. No, w przypadku tego urządzenia, mimo takiego bogatego wyposażenia MIDI, producent nie pomyślał o wyposażeniu tego urządzenia w jakiś edytor komputerowy do edycji ustawień. Praca przy pomocy tych przycisków i pokręteł na samym urządzeniu i z użyciem takiego małego wyświetlacza czasami jest kłopotliwa. Powiedzmy, że w przypadku tego urządzenia tutaj nie ma jakichś większych problemów. Te wyświetlające się komendy są dość duże, no ale gdyby urządzenie pracowało gdzieś w szafce rakowej, gdzieś na dole, gdzieś, gdzie nie mamy takiego bezpośredniego wglądu, z uwagi na to, że w naszym studio jest sporo sprzętu i wiadomo, że nie każdy element wyposażenia może być naprzeciw naszego wzroku. Niektóre z urządzeń muszą być gdzieś schowane, gdzieś z boku, gdzieś na dole, gdzieś, wiadomo, nie wszystko przed oczami, to wtedy pomocny byłby właśnie edytor taki komputerowy. Tutaj z pomocą przychodzi nam jedynie taki uniwersalny program, taka sekcja suwaków. Tam można przypisać dowolne kontrolery MIDI do każdego suwaka indywidualnie. Trochę pracy z tym jest, żeby to dopracować, ale można to zrobić, można z tego korzystać. Sprawuje się to dobrze, chociaż graficznie nie jest to może zbyt przyjazne, no ale tak jak mówiłem, w przypadku gdy nie mamy urządzenia bezpośrednio w zasięgu wzroku, to takie rozwiązanie może nas poratować. Wyświetlacz mamy dość wyraźny, duże 4 znaki, wyświetlacz LED-owy.
każdy znak stanowi 14 segmentów. I tu właśnie w przypadku urządzenia DSP2024P był stosowany wyświetlacz w kolorze czerwonym, a w przypadku procesora FX2000 jest stosowany wyświetlacz w kolorze pomarańczowym. Istnieją przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w tych urządzeniach po to, aby przetworzyć sygnał analogowy z wejść na sygnał cyfrowy. I całe operacje odbywają się w domenie cyfrowej. Wszystkie obróbki, operacje tam wewnątrz tych urządzeń odbywają się w domenie cyfrowej. Następnie sygnał jest z powrotem konwertowany do postaci analogowej i podawany na wyjścia analogowe. To urządzenie nie posiada wejść i wyjść cyfrowych. Nie mamy możliwości wyprowadzenia sygnału cyfrowego na zewnątrz, ani wprowadzenia sygnału cyfrowego z zewnątrz do tego urządzenia. Synchronizacji cyfrowej w związku z tym również nie ma. Jest zegar wewnętrzny, tam jest częstotliwość próbkowania 46,875 kHz. Z taką częstotliwością sygnał jest próbkowany z rozdzielczością 24-bitową, czyli można powiedzieć, że urządzenie wysokiej jakości. W każdym razie wystarczająca jest ta jakość do większości realizacji półprofesjonalnych. Dodatkowe funkcje: ekwalizacja dla tonów niskich i wysokich dla każdego efektu, czyli do zastosowanych efektów, niezależnie od tego, jakie efekty to będą, możemy zastosować ekwalizację, która dotyczy tylko sygnału obrobionego przez dany efekt, czyli nie podlega tej ekwalizacji sygnał ten surowy, ten wprowadzony do urządzenia, natomiast podlega jej sygnał obrobiony. No i powyżej tego jeszcze mamy rodzaje efektów, które możemy zastosować. I tutaj wypisałem dość sporo tych efektów, które producent w instrukcji podaje, jakie można zastosować za pomocą tego multiefektu. Bardzo fajne to jest urządzenie. Ograniczeniem tutaj jest to, że jeden efekt można w jednym czasie stosować. Jest to trochę ograniczenie. Istnieją inne oczywiście multiefekty, gdzie można stosować 4 procesy jednocześnie. No ale o tych procesorach będę mówił w następnych częściach filmu. Dzisiaj skupimy się na tych urządzeniach, o których jest ta część filmu. Symulacja lampy. Tak ogólnie to w tym urządzeniu nie ma symulacji lampy, ale do efektu Tube Distortion jest taka elektroniczna symulacja lampy. Być może nie brzmi najlepiej, być może nie jest to jakieś tam super, ale no można popróbować, tam jest sporo parametrów do ustawienia, można się pobawić tym, może akurat któreś z ustawień będzie pasowało któremuś z użytkowników i będzie w pełni zadowolony. No i tak jak powiedziałem już, dodatkowo jeszcze ekwalizacja tego sygnału obrobionego również może zrobić dobrą robotę. Wejść i wyjść transformatorowych te urządzenia nie posiadają. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Zniekształcenia 0,18%. A więc dość niewiele. Impedancja wejściowa dla sygnału mikrofonowego. Wiadomo, nie ma wejść mikrofonowych, a więc nie miałoby sensu podawanie jakiejkolwiek wartości. Impedancja wejściowa dla sygnału liniowego, symetrycznego, 80 kOhm. Impedancja wyjściowa dla sygnału liniowego, symetrycznego, 80 ohm. W uwagach zapisałem brak wejścia instrumentalnego i brak wejścia mikrofonowego, ale to jest oczywiste, te urządzenia nie służą do
bezpośredniego podłączenia do nich mikrofonów czy gitar. No i zdecydowaną wadą tego, być może nie urządzenia samego, ale brakiem w dodatkowym wyposażeniu, jest brak oprogramowania do sterowania urządzeniem poprzez złącze MIDI. Tak jak wcześniej mówiłem, przy okazji omawiania gniazd MIDI przydałby się taki programowy edytor, który mógłby w niektórych sytuacjach bardzo ułatwić pracę. No i zasilanie. Tutaj znowu mamy plus, zaleta, wewnętrzny zasilacz transformatorowy. W obydwu tych urządzeniach został zastosowany zasilacz transformatorowy. A tu już parametry podawane przez producenta w instrukcji obsługi. Nie wiem, czy coś istotnego pominąłem, ale można sobie przejrzeć, pooglądać. Stosunek sygnału do szumu, widzę tutaj SNR 91 dB, no więc dość dobra wartość. No i przednia płyta tego urządzenia. Od lewej strony mamy wskaźnik poziomu sygnału wejściowego, 8 diod dla kanału lewego i 8 diod dla kanału prawego. Następnie mamy wyświetlacz, 4 cyfry. Dalej w prawą stronę mamy 4 diody, które sygnalizują warunki pracy tego urządzenia. I kolejne diody to rodzaj stosowanego w danym momencie efektu. Dalej w prawą stronę mamy 4 pokrętła. Każde z tych pokręteł ma 3 funkcje. Tam widzimy, poniżej świeci się na środku, pomiędzy tymi pokrętłami świeci się zielona lampka. To oznacza, że w tej chwili aktywne są górne parametry, które w tym momencie można edytować, czyli Edit A, Edit B, Edit C i Edit D. Następnie przyciskając przycisk Edit po prawej stronie, na dole, możemy przełączyć i zaświeci się kolejna lampka poniżej i wtedy możemy edytować Edit E, Edit F oraz Equalizer tonów niskich i Equalizer tonów wysokich. Po kolejnym przyciśnięciu przycisku Edit możemy edytować ustawienia MIDI, ustawienia wejść, ustawienia wyjść oraz konfigurację całego urządzenia. Dalej w prawą stronę mamy to pokrętło mix, czyli miksowanie sygnału surowego z sygnałem obrobionym. W odpowiednich proporcjach ustawiamy, a przyciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie się funkcji bypass. Na dole dioda, która sygnalizuje pojawianie się komunikatów MIDI na wejściu MIDI in, ale również sygnalizuje włączanie i wyłączanie efektu za pomocą przycisku bypass. Dalej w prawą stronę mamy 6 przycisków, które służą do różnych rzeczy, do edycji różnych efektów, do konfiguracji warunków pracy urządzenia, do zapisywania ustawień użytkownika. Trzeba by przeglądnąć całą instrukcję, zapoznać się z nią, bo chyba nie ma sensu tego omawiać. Nie to jest celem tego filmu. Ja tutaj chcę tylko przybliżyć możliwości tego urządzenia i pokazać, co jest w środku, a także co znajduje się na płycie przedniej i tylnej. A instrukcję to sobie każdy może indywidualnie już poczytać. Dalej w prawą stronę mamy takie duże pokrętło. To pokrętło służy do wprowadzania konkretnych wartości parametrów i te wartości wyświetlane są na wyświetlaczu cyfrowym. A całkiem po prawej stronie mamy wyłącznik sieciowy. Tylna płyta, od lewej strony standardowe gniazdo IEC. Dalej 3 gniazda typu DIN 545. Są to gniazda MIDI. Gniazdo MIDI wyjściowe, gniazdo MIDI przelotowe i gniazdo MIDI wejściowe. Dalej w prawą stronę mamy 4 gniazda
kanału drugiego. Pierwsze dwa to są gniazda wyjściowe, drugie dwa to są gniazda wejściowe. Wejścia i wyjścia do wyboru można stosować albo przyłącza typu XLR, albo TRS. Oczywiście wszystkie te gniazda symetryczne, co nie znaczy, że nie można zastosować połączeń niesymetrycznych. O kablach mówiłem chyba w 10 części filmu o mikrofonach. Na mojej playliście mikrofony można sobie tam zobaczyć, posłuchać. Tam omawiam właśnie kwestie związane z kablami symetrycznymi i niesymetrycznymi. Pomiędzy gniazdami wejściowymi i wyjściowymi mamy taki przycisk. To jest przycisk zmiany poziomu sygnału wejściowego i te cztery gniazda wejściowe i wyjściowe pojawiają się dla kanału pierwszego również w tej samej kolejności razem z tym przełącznikiem poziomu sygnałów. Urządzenie wielofunkcyjne, bardzo wiele tych efektów jest. W odróżnieniu od innych multiefektów, których posiadam, a posiadam ich chyba 5 takich rakowych, oprócz tego jeszcze multiefekty gitarowe, ale tylko to jedno urządzenie, to najtańsze, posiada efekt, którego nie posiadają tamte pozostałe multiefekty. To jest taki efekt vinylizer, symulacja trzeszczenia płyty winylowej. Tam regulowane są wszystkie parametry, właściwie 6 parametrów można regulować i można sobie ustawić takie charakterystyczne dla płyty winylowej brzmienie, samo takie brumienie tej płyty, które można nałożyć następnie na dobrze zgrany materiał audio i zmontować materiał, który jakoby został nagrany przed laty na płycie winylowej. To taka ciekawostka. No i jeszcze może wspomnę o cenie tego urządzenia, tego multiefektu Behringer FX2000. Obecnie ta cena kształtuje się w okolicach 590 zł, czyli około 130 euro. A tutaj w instrukcji obsługi producent zamieścił taką tabelę, gdzie w trzeciej rubryce od lewej strony mamy numer kontrolera MIDI i w drugiej rubryce napisane jest, co tam jest obsługiwane, jaki parametr jest obsługiwany. No w sumie niewiele to wnosi, bo dla parametrów Edit A do Edit F tam jest uzależnione to od efektu, czyli bardzo niekonkretnie. Tak samo w wartościach w czwartej kolumnie również jest to uzależnione od efektu, czyli tak dość nieprecyzyjnie. Ja trochę popracowałem nad tym, rozpracowałem taką tabelę bardziej rozbudowaną i bardziej szczegółową. I tutaj mamy, to są dwie takie tabele, właściwie dwie strony. To jest pierwsza strona i na żółtym tle mamy kontrolery, numery kontrolerów, a druga rubryka od lewej strony to są rodzaje efektów. Pierwsza rubryka również, a druga to już jest tak bardziej wyszczególnione, jaki to konkretnie rodzaj reverbu na przykład, czy rodzaj delaya, czy rodzaj efektu modulacyjnego. I tak na przykład chcąc wybrać sobie reverb typu studio, stosujemy kontroler MIDI numer 102 i ustawiamy go na wartość 5. Przesyłamy taką komendę na gniazdo MIDI in i urządzenie automatycznie nam włącza ten rodzaj efektu. I tak robimy z kolejnymi kontrolerami MIDI. I widzimy, że kontroler numer 103 dla tego efektu obsługuje parametr nazywany pre-delay, czyli tak jakby te pierwsze odbicie, po jakim czasie on wchodzi, to jest regulowane za pomocą tego parametru, ale można zamiast stosować zewnętrzne sterowniki MIDI, można równie dobrze użyć pokrętła Edit A znajdującego się na panelu przednim tego urządzenia. No i kolejne parametry podobnie, Edit B, Edit C lub kontrolery MIDI za pomocą właśnie tych
albo zewnętrznych sterowników, albo programowych sterowników, taki jaki już przedstawiłem na jednym ze zdjęć, gdzie można korzystać na ekranie komputera z takiego sterownika. No i kolejne parametry ustawiamy dla poszczególnych efektów. I dlatego właśnie na przykład Edit D czy Edit F dla prawie każdego efektu jest regulacją innego parametru. W przypadku reverbu typu studio będzie to inny parametr niż w przypadku na przykład reverbu stage albo delaya typu tape echo. Trzeba pamiętać o tym, że dla każdego efektu są te pokrętła stosowane w inny sposób do innych parametrów. No warto mieć właśnie taką tabelę, właśnie z takiego powodu sobie taką tabelę zrobiłem, żeby nie szukać potem gdzieś, a jaki parametr mam ustawiać za pomocą pokrętła Edit E. Po co się zastanawiać i tracić czas? Lepiej raz poświęcić trochę czasu, zrobić tabelkę i mieć to potem do wglądu, na szybko można skorzystać. I to jest pierwsza strona. Tutaj mamy drugą stronę, dalszy ciąg tych efektów. Jest tego bardzo dużo, jest tego naprawdę sporo. W ostatnim rodzaju efektów, combination, można stosować dwa efekty. Z tym, że tam są pewne ograniczenia, nie działa to wszystko tak całkiem jak powinno. Niektórych parametrów po prostu nie da się ustawiać, no ale na siłę da się użyć dwóch efektów, jeżeli komuś bardzo na tym zależy. A tu jeszcze wygląd urządzenia tego starszego DSP2024P. Właściwie nie ma różnic. Tu widzę według zdjęcia, że wygląd gałek był inny nieco, ale z tego co wiem, to nowsze egzemplarze miały już takie same gałki jak ten nowy typ FX2000. Tył tych urządzeń jest taki sam. To jest właśnie DSP2024. Niczym się nie różni od FX2000. Ta sama kolejność, te same chyba nawet odległości pomiędzy poszczególnymi gniazdami. A w następnej części filmu przedstawię kolejne multiefekty. Będą to multiefekty firmy Lexicon. Jest to marka znana na całym świecie, we wszystkich studiach nagrań. Zaprezentuję jednak najtańsze multiefekty tej firmy. Będą to MX200, MX300, ale wspomnę również o MX400 i o bardzo mało znanym MX500. A więc znowu będzie ciekawie. Zachęcam do oglądania kolejnej części. Pozdrawiam. Cześć!